z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, który nagrywamy w sobotę, czyli w dniu Fame MMA. Tak się składa, że razem z Karolem dostaliśmy na dzisiaj zaproszenie do Jawora i Oli i jedziemy pierwszy raz zobaczyć ich nowe mieszkanie. Z racji tego musimy pomyśleć nad jakimś prezentem, bo przecież bez niczego nie pójdziemy. I Karol, jakieś pomysły? Mam pewien pomysł w głowie, taki troszkę oklepany, ale to potem może się tym zajmiemy. Generalnie, wy oglądając już ten film, wiecie, jak potoczyły się wszystkie walki na Fame MMA. My jeszcze nie mamy zielonego pojęcia. Myślisz, Natalia, że Nitro wygrał, czy nie? Nie, myślę, że nie. Myślisz, że nie? Nie wierzę, że Nitra? Nie wierzę. Wydaje mi się, że Ksajo wygra. Po tym, jak wczoraj zobaczyłam na mediach treningu, jak on wygląda, jak Ksajo jest zbudowany, to myślę, że Nitro będzie miał ciężko. Widzowie mają tyle fajnie, że oni już wiedzą. Jak my to mówimy, to oni już wiedzą, czy Nitro wygrał, czy nie, ale dobra, no dzisiaj wszystkiego się dowiemy. Może zrobimy jakiś mini zakładzik? Możemy, no, jak zawsze, zawsze się o coś zakładamy, nie? Bo można pomyśleć. Ale o tym pomyślimy później, bo dzisiaj w Gdańsku jest też jedno fajne wydarzenie, na które zaraz pojedziemy. Pierwszy w Polsce, tak? Dobrze każę? Pierwszy ogólnopolski turniej w Padla. Ja nigdy nie widziałam, jak się gra w Padla na żywo. I chyba nie na żywo też. Nie widziałam żadnego turnieju. Pewnie połowa nawet nie wie, co to za sport. Ja słyszałam o tym kiedyś, ale dobra, zaraz to wyjaśnimy. Ale zanim to wyjaśnimy i pokażemy wam to na żywo, i zanim pojedziemy po prezent dla Pawła i Oli, to pamiętajcie, żeby strzelić suba na tym kanale, bo lecimy po 160 tysięcy subów. Warto, żebyście zostawili suba, bo kolejny film na kanale będzie mega ciekawy. My go nagrywaliśmy w czwartek i w piątek poza Trójmiastem i no jest mega fajny, wydaje się. Możemy chyba zdradzić, nie? Że spędziliśmy noc w jednym z najdziwniejszych hoteli w Polsce i no było ciekawie. Sporo się działo, więc subskrybujcie kanał, bo no w kolejnym filmie będzie sporo fajnego kontentu. I to naprawdę sporo, bo ja dzisiaj chciałam ten film i on na razie trwa 35-40 minut. O Jezu, to troszkę go skrócimy, bo to widzowie tyle nie wytrzymają. Ale subskrybujcie kanał, żeby go nie przegapić, strzelajcie łapeczkę w górę, a my się zbieramy i jedziemy najpierw na ten turniej. Nie no, najpierw wytłumaczmy, o co chodzi może. A, okej. W skrócie chodzi o to, że dzisiaj, jak widzicie, jest pierwszy ogólnopolski turniej padla, a padel? Tak to się odmienia? Chyba tak. Jest to, jak widzicie, połączenie tenisa i squasha, gdzie grają w ściany. Brzmi ciekawie, ale poza padlem będzie tam też padbol, czyli dyscyplina, o której słyszałem. Słyszałem jednak o padbolu, a nie o padlu, bo jest to jakby siatko-noga i kiedyś na YouTube widziałem jakiś filmik, jak grali w tego padbola. Wyglądało to bardzo ciekawie, ale no jakby było to dla mnie mega dziwne. Okazuje się, że teraz jest to już w Polsce, jest jakby na stadionie w Gdańsku, więc będziemy musieli tam pojechać. No i w sumie pokażemy wam kolejny raz rzecz, która jest i dla nas nowa i wydaje mi się, że dla większości z was też jest nowa. Tak. No, jak to jest pierwszy turniej w Polsce, ogólnopolski, no to raczej nie za dużo ludzi jeszcze o tym wie. Ostatnio byliśmy na hipodromie i pokazywaliśmy wam zawody konne i wiele osób propsowało, że fajnie jest pokazywanie takich innych, mniej oczywistych dyscyplin, nie? No, my też się rozwijamy wtedy tak kulturowo, więc dobra, Natalia, nie ma co gadać, jedziemy i idziemy się na miejscu, nie? Dokładnie. No dobra, my jesteśmy już w samochodzie i kurde, Karol, coś niepokojąco się chmurzy. Patrzcie, jakie niebo się zrobiło, jest tak pochmurno, ja nie wiem, Karol, czy nie będzie padało zaraz. Nie wiem, to jest na otwartym, bo tu już podjeżdżamy. Tak, to jest przy stadionie, gdzieś na zewnątrz. Kurde, no to ja tego nie widzę za bardzo, powiem ci. Nie, no musi gdzieś być, no. Nie jest już po tym czasem. Nie, do 18 to jest. No dobra, jest. Udało nam się znaleźć. Wygląda to jakby to było tutaj, prawda? No, ale czy to wygląda jak ogólnopolski turniej? No nie wiem, pójdziemy i zobaczymy. Dobra, widzicie w małym skrócie, jak to wygląda na przywitkach, ale w ogóle ten padel to jest takie połączenie tenisa ze squashem, nie? Tak, tu o, patrzcie, może się odbijać od ściany, tak, i mogą grać dalej. Takie znaczy nie wiem, czy szklane chyba. No tak, szklane jakieś takie, no. O, i działa to tak, że jak się odbije piłka, to można jeszcze potem grać, tak, nie? Ale w ogóle to jest mega ciekawe, ja zawsze chciałam zagrać i spróbować w squasha i cały czas to mówiłam Karola, może kiedyś się uda, żeby się... Zagramy i nagramy, o, tak no, możemy się umówić. No i jest też padball, czyli połączenie takiej siatkówko-nogi i też się mega ciekawie to ogląda, bo oni tam robią takie kombinacje. To mi się mega podoba. Mówka, nie? Ten padbol podoba mi się bardziej niż ten padel, w którego oni tutaj grają, bo no mi zawsze było bliżej do piłki nożnej niż do tenisa. Ale fajnie jest, Natalia, że te boksy, obok których stoimy, to nie jest tymczasowe, tylko to będzie na stałe, tak? Tak, to jest na stałe, bo jak ja wchodziłam na ich stronę, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, no, to można sobie to zarezerwować. Tak? Tak, no. Kurde, mega spoko. No dzisiaj, słuchajcie, jest turniej i tak naprawdę chyba, Natalia, są same rodziny, nie? Bo tak, w sensie rodziny osób, które grają, bo poza tym, no, widzów nie ma za dużo. Jeszcze jakąś piłką dostaniemy, bo one czasami wypadają. Tak, no. O, tam właśnie przed chwilą jedna wypadła. O, ale patrzcie, ten padbol to jest Stanley Kozak. Oni sobie mogą odbijać od ścian, taka trochę FIFA Street. A tutaj akurat nie wyszło, ale mega spoko sprawia. Ja bym chciał zagrać, jeśli Natalia tutaj z kimś. Dobra, mogę ci kiedyś zarezerwować ten tor. Weźmiesz sobie Filipa, kogoś jeszcze i pogracie. Bez hitu, no trzeba. Nagramy, bo to może być ciekawe. Dobra, póki co zwijamy, bo... W ogóle zaczął padać deszcz, więc... Za długo tu nie byliśmy, ale odhaczone, fajnie. Było zobaczyć, takie coś innego znowu. No właśnie. Ej, Natalia, za ile
skoczyłabyś z bungee stamtąd, bo akurat jesteśmy obok. Myślę, za ile lajków, nie? Nigdy bym tam nie skoczyła. Jak nigdy? Jakby widzowie tutaj... Nie przekupić. 50 tysięcy lajków zostawili, to nie skoczysz? Nie. No weź. Widzowie, to ja skoczę, jak pod tym filmem będzie 50 tysięcy, ale... A co nie? To jest dla niebezpieczne. Nie, no czytaliśmy, że wcale nie jest niebezpieczne. No i co, Kamil powinny był i mówisz, że tak mu strzeliło w kręgosłupie, że już nigdy więcej by nie poszedł. Tak? No dobra, to cofam to, widzowie, to jednak nie zostawiaj. Znaczy, zostawcie lajka, ale bez zobowiązań, okej? Okay? Natalia, taka Tesla, co myślimy? Chciałabyś taką? Mi się podoba. Serio? No, mi się podoba, fajna jest. Ciekawa, ale... Mi się podoba ten minimalizm w środku. No mi właśnie nie do końca, bardziej... No nie wiem, na razie mamy Becie i... Zakochany w Becie. A właśnie, ale a propos, czekaj. O, tutaj dla porównania Becia. Nie, Natalia, Becia jest ładniejsza ze mną. No, z całym szacunkiem, Tesla jest szybsza, jest ciekawsza, ale... No Becia jest chyba ładniejsza. I a propos, wiem, że poza mną totalnie nikt nie pytał, ale i tak wam pokażę, czekajcie. Jak widzicie, w necie pojawiły się nowe zdjęcia naszej trójki, czyli BMW serii 3 po liftingu, bo ma być w czerwcu jakoś lifting i no są już pierwsze fotki. Zwróćcie uwagę, że o, tutaj jest najbardziej taka agresywna wersja. Przód wygląda mega fajnie. Trochę się zmienił, zaraz pokażę wam porównanie, ale kurde, z tyłu ten dyfuzor zrobili jakoś tak do góry, nie wiem, tak jakoś mocno. Jakby za dużo zmian nie ma ani z tyłu, ani z przodu, bo to jest tylko lifting, ale kurde, no jest troszkę świeższa, nie? Teraz na ekranie macie porównanie naszej trójki z tą nową, która będzie po liftingu i no dajcie znać, co myślicie. Mi się podoba, ale kurde, nie jestem przekonany co do tego tyłu. Zmieniamy na tyle samochód, jak już wyjdzie oficjalnie? Nie wiem, w ogóle nie wiem, ile teraz się czeka na auta, bo ostatnio jak byliśmy i pytaliśmy Adama z BMW, to mówił, że czeka się jeszcze dłużej niż podczas COVID-u, nie? Że tak około roku, nie? I to tak serio. W sumie to już niedługo powinniśmy zamawiać. Mi się ta nowa trójka podoba, ale w tej najbardziej agresywnej wersji. No nie, no nie? Tak, no i wtedy już fajnie, jakby też była mocniejsza, ale ceny poszły tak w górę, Natalia, no, że ja nie wiem w ogóle, czy będzie opłacało nam się wymienić, ale to musimy się dowiedzieć, ale teraz jedziemy po prezent dla Jawora i Oli. A i dla Zadymiarzy, czy nie? No tak, dla Skiperka i Ryko też trzeba. No, coś dobra, ale to gdzie? No bez kitu. Już nas nie pamiętają, Natalia, na pewno. No nie, bo tak to tylko się z Pawłem i Olą ciągle widzimy, a z no właśnie. Już... My się ostatnio z nimi widzieliśmy, jak jeszcze mieszkali chyba w domu, czy no nie? No tak, tak, tak chyba. A nie mogę. Dobra, gdzie jedziemy? Do galerii. No dobra, dojechaliśmy już do galerii, idziemy szukać prezentu i nie wiem, czy nie pójdziemy do Home & You i nie kupimy karty podarunkowej po prostu. Spoko, to jest właśnie trochę oklepane, ale to jest mega praktyczne, nie? Tak, no my też nie wiemy, na jakim etapie oni są, co no właśnie. Było potrzebne. Czy może mają zaplanowane coś innego, że nie chcą jakichś lampionów ani wazonów? No właśnie, więc nie będzie to może jakaś największa niespodzianka, ale będzie praktyczna, na pewno im się to przyda, bo oni też nam to kupili i my to wykorzystaliśmy, nie? Dokładnie, i wiesz co możemy jeszcze kupić? No. Tort truflowy stowy. Ola bardzo lubi i to będzie taka mini słodka niesłodka. Spoko, spoko, się. Dobra, to idziemy. Ty, Natalia, a może zmienimy nasze łyżki na niebieskie? Widziałeś jakieś niebieskie też sztućce? Nie widziałam nigdy. Ciekawe, nie? Ciekawe, ale chyba nie chciałabym na co dzień. Tak dziwnie chyba. Zawsze te różowe kieliszki mi się podobają. Ja pierdolę. Jakaś królowa życia, Natalia, czy to już byś była? Weź, bo to teraz trochę złe skończy. A, okej, okay, no, dobra, nieważne. No dobra, karta kupiona, prezentuje się tak, o. Uhu. Ale w ogóle dzisiaj jest promocja, minus 90% na drugą rzecz, ale nic fajnego nie udało nam się znaleźć. Chciałam kupić nowe kubki, bo mamy tak, każdy kubek inny. Tu jakiś Ikei, tu 7x7, Verso. Co dalej, po tort? Tutaj nie, jest jeszcze taki sklep, ten taki z drobiazgami, może tam się uda. A, dobra, jeszcze. Natalia, hit sezonu, uwaga, sprawdźmy to. Co to robi? Aha, to się tak tylko wygina? Ej, w sumie śmieszne, kolejna taka fidget zabawka, nie? Dla mnie większym hitem jest ta Nutella mini. Bez kitu i to takie mini, mini, mini. No dobra, kupiliśmy jeszcze takie fajne torebeczki. Musimy mieć jeszcze tylko jakieś wino, bo do tej nic nie mamy, ale no w ogóle wszystko mamy takie ładne kropki. Bez kitu, ale to przypadkiem w sumie. Tak, bo wszystkie były z jakiejś urodzinowej w ogóle, a tutaj było taki kongrats fajny. No, to kongrats, wiecie, z okazji nowego mieszkania, więc spoko. Teraz jeszcze tak, musimy iść po ten tort. No. Po jakieś wino i później jedziemy do takiego zoologicznego po zabawkę dla Zadymiarzy, tak? No. Natalia, czy ty to widzisz? Prawdziwe jagodzianki już są, dobra, sorry, Natalia, musimy zacząć sezon. Okay. Ja nie wytrzymam. Widzowie, spójrzcie tylko na to, ja jestem totalnym fanem jagodzianek, ja uwielbiam, ale dobra, zaraz zjemy, najpierw musimy jeszcze iść po tort. Dobra, tort kupiony, jesteś już w samochodzie, patrzcie, jak Karol nie może się doczekać. Test tutaj jagodzianki. Jak? Pani bardzo zachwalała, mówiła, że jest bardzo dużo jagód w środku. Nie kłamała. Ej, ale zostaw mi gryzę tak na smaczka, co? Czyli widzowie, zaczyna się już sezon na owoce. Ja już się nie mogę doczekać, skoro są jagody pierogów z jagodami. Nie? Ja w ogóle o tym nie myślałem, ale jak zobaczyłem wielki napis jagodzianki, mówię, nie no, już trzeba spróbować, masz, spróbuj. Ej, ale w sumie, Karol, w tym sezonie możemy sami spróbować zrobić jagodzianki w Thermomixie. Jeśli chcesz, to ja bardzo chętnie spróbuję, na pewno będą najlepsze.
Dobra, nie? Jaka delikatna i dużo kruszonki. Dużo kruszonki, taka świeżutka. Pyszna jest. No, dobra, ale jedziemy po zabawki, nie? Dobra, udało nam się znaleźć dwie fajne zabawki. Pierwsza to jest taki zwykły, klasyczny sznurek, ale druga to jest taki snack ball. To jest taka piłka, do której wsadza się przysmaki i pies sobie je musi tak kombinować, żeby one wypadły. Tą fajne. Dobra, spoko. A bierzemy ten sznurek czy ten? Który kolor ładniejszy? Wiesz co, nie wiem. Do mieszkania, który będzie bardziej pasował. Chyba ten. No dobra, to bierzemy ten. Dobra, czyli za trzy rzeczy? Tak jest. Chciałem zapytać, co dla którego psa, ale nie ma znaczenia, bo Skipper i Rico i tak będą się wymieniali tym. Tak, chciałam powiedzieć, że jak Skipper będzie się bawił tym, to Rico będzie chciał tym. Tak, będą zazdrosne, dokładnie. To nie ma znaczenia. Dobra, bierzemy. Dobra, zabawki kupione, ale tutaj obok w ogóle jest żabka. Dużo osób pisało do mnie, że są jakieś batony z Ozoli, które są musujące i żebyśmy przetestowali, więc może pójdziemy i zobaczymy, jak będą, to zrobimy dla was test. No tak, odcinek bez testu jakiejś nowości, to odcinek stracony, więc... Karol, do mnie pisze tyle ludzi na Instagramie. Ja wiem, ale spoko, bo przynajmniej jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, więc możemy iść i kupić. No dobra, jesteśmy już w domu. Niestety z Ozoli nie było tych batonów, więc przetestujemy sobie je kiedy indziej, ale udało nam się znaleźć dwie fajne rzeczy. Po pierwsze, jest to KitKat o smaku pomarańczowym i ja je jadłam, jak byłam w Londynie. Tylko co ciekawe... Kiedy to było? To było 10 lat temu. Jak miałam 16 lat. No, o, no to prawie 10 już, ja pierdzielę, Natalia. Właśnie chciałam powiedzieć ciekawostkę, że wtedy w funciakach, bo są takie sklepy w Londynie, że wszystko jest po funta, to kupowałam z Dominiką 10 takich batonów za funta, czaisz? To były czas, co? To były czas. Ale to nie wszystko, widzowie, bo patrzcie, co Sitek znalazł. Lay's Strong. Tak, Hot Chicken Wings. Nowe Lay'sy jakieś, strongi, mega spoko wyglądają. I one mają taki fajny kształt, są jakby bez kitu. Ale nie karmowane, nie? Dobra, otwieramy. Od czego zaczynamy? Obojętnie. Dobra, to zaczniemy od tego. Okej. Mega dobry. Dobry? Ja w ogóle chyba ostatnio jestem fanką słodyczy z pomarańczą. No, lubisz czekoladę z pomarańczą, nie? Połączenie. Od wtedy, co mama mi kupiła te czekoladki w Dilze, to teraz mi mega smakują. I to jest przepyszne. Chyba mój ulubiony KitKat teraz. Serio? Mhm. Ile na 10? 10 na 10. Prawdę? No. Ja mam, słuchajcie, dużą nadzieję co do tych Lay'sów. Są normalnie karbowane. Ale skam ty, tutaj jest taka gęsta ta fala, a tu na obrazku wygląda tak, jakby to były takie jakby bardziej maksy. Nie, patrzcie, o, widzicie, jak to są falowane? Oszukaj nas, Natalia. Są bardzo kurczakowe, serio. Smakują identycznie jak kurczak, ale są trochę ostre, czuję z tą taką. No, strongi, nie? No to muszą być. Ile na 10? Chyba 8. Okej. Takie jeden z lepszych, jak nie najlepsze strągi, które jadłam. Dobra, to ja też zacznę sobie od tego KitKata, uwaga. Tobie on będzie tak średnio smakował, wydaje mi się. Oj nie, dla mnie, ja nie lubię takich połączeń, wiesz, czekolady z pomarańczą, dla mnie takie 7 na 10. O, to i tak całkiem nieźle. No w sumie tak, 6 na 10. Ale tutaj coś mi się wydaje, uwaga, że może być dyszka nawet. To jest ostrze dla ciebie? No czuć taką ostrość, wiesz, że ja nie lubię ostrych rzeczy, a tutaj już jest wyczuwalne. No dobra, teraz też czuję, są delikatnie ostre, ale są mega smaczne, bardzo dobre. Czuć taki smak kurczaka bardzo i taki fajny jest ten smak kurczakowy, nie taki... Nie jest taki przekoloryzowany, nie jest taki sztuczny, tylko taki prawdziwy kurczak. No, bardzo dobra. 9 na 10, a no to tak jak mówiłem, 6 na 10. No dobra, testowość odhaczony. Natalia poszła robić obiad i ty, Natalia, my zjemy o normalnej godzinie dzisiaj obiad, bo jest aktualnie 16:35, więc no jak na nas to jest dość szybko jak na obiad. I Natalia, wiem, o co możemy się założyć w trakcie dzisiejszej gali FMMA. Oto kto przez cały tydzień będzie robił Natalia obiady. Nie, to mi się nie opłaca zakładać, bo ty nigdy nie masz czasu robić obiadu. Jak nie mam czasu robić obiadu? No zawsze musisz montować, zrobić miniaturkę. Dobra, okej. No w sumie tak, dobra, to nieważne. To możemy o to, kto robi śniadanie i kolację przez cały tydzień. Nie, no to za mocne jest. A można zamawiać, czy nie? Nie. Kurde. Można zamawiać, ja na przykład bym zamówiła od ciebie gofry jakieś. Nie, ale chodzi mi, że zamówić, żeby z restauracji jakieś, żeby przywieźli. No co, ty oszalałeś? Ale taki tydzień śniadań, szakszuka, gofry jakieś. Że będziesz robiła, jak wygram? Dobra, okej, spoko. Przekonałaś mnie, widzowie? Wygram, więc ty będziesz robił. Nie, czyli tak, ten, kto będzie miał więcej prawidłowo obstawionych walk, wygrywa, tak? Tak. I przeciwnik przez tydzień robi śniadanie i kolację. Tak. Natalia, ty się nie wiesz, co się wkopałaś. Zakład, widzowie, mamy, to jesteście świadkami. To w takim razie, Natalia, nie mogę się niestety pomóc z obiadem dzisiaj, bo muszę iść wydrukować zestawienie walk, wiesz, na dzisiejszą galę. No dobra, karta walk, jak widzicie, przygotowana. Tutaj zostawiliśmy miejsce, żeby każdy mógł zaznaczyć sobie X-a przy zawodniku, który jego zdaniem wygra. Ale zanim obstawimy kartę walk, to szybko zjemy obiad. O tak, widzowie, bo obiad gotowy, proszę bardzo. I żeby nie było, też się przyczyniłem, bo ja robiłem tutaj piersi z kurczaka, nie? Tak, także potwierdzam. Idziemy jeść i zaraz obstawiamy. Obiad zjedzony i czas obstawić walki. I w ogóle to jest chyba pierwsza gala, gdzie prawie wszystkich znam. Wow. Poza tą Wiki, ale gdyby walczyłaś... Szeja, tak się czyta. To bym chyba wszystkich znała. Ale dobra. Czas obstawiać. I właśnie, Natalia, najważniejsze, obstawiamy nie po tym, kogo bardziej lubimy, tylko po tym, kto według nas wygra, nie? Nie, no ty możesz obstawiać po tym, kogo bardziej lubisz. Nie, ja tylko tłumaczę widzom, żeby... Chcę mieć fajne scenę, nie, relacje. Ja tłumaczę widzom, że widzowie, obstawiam po prostu, wiecie, kto naszym zdaniem wygra, nie? Pierwsza walka, Laluna i Wiki. Wydaje mi się, że Laluna chyba wygra. X-em, co to z jakiegoś ptaszka stawisz? Hejter i Malczyński, wydaje mi się, że Malczyński wygra. Okej. Okay. Alanik Muran. Tutaj ciężko mi obstawić. Wydaje mi się, że Alanik
Muranik będzie lepiej przygotowany umiejętnościami, okay. Ale wydaje mi się, że Muran nie odpuści. I nawet jak będzie dostawał, to on będzie się trzymał na nogach, nie? Dobra, obstawiam Murana, nie? Wydaje mi się, że on przetrzyma wszystko. Matt Fit Lovers i AJ. Wydaje mi się, że Fit Lovers wygra. Okej, okay. On już walczył, nie? Tak, Shelly i Parkę. Chyba Norman, wydaje mi się. Krycha i Wiewiór. Tutaj kurde nie wiem. Wydaje mi się, że chyba Wiewiór wygra. Okej. Okay. Nitro i Xayo, no. No to będzie ciekawa walka. To będzie ciekawa walka, no. Nitro za dużo na tej pierwszej nie pokazał. No pokazał tylko, że jest twardy, nie? Tak, pokazał, że jest twardy. Że potrafi wytrzymać dużo. To akurat byłam w szoku, bo on już ledwo oddychał. No, a stał na nogach, więc... Ale wydaje mi się, że Xayo chyba jednak będzie faworytem tej walki. Dobra, dwa ostatnie zestawienia, Fagata i Mona oraz Tromba i Gimper. Okej, wydaje mi się, że Fagata wygra, bo ona ma już doświadczenie, nie wiem, no jak tak. Mona z psychą, ale też wydaje mi się, że Fagata będzie mocniejsza po prostu. Tromba i Gimper, no tutaj jestem ciekawa tej walki, bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wygra Tromba, chociaż jestem za Gimperem. Jest, dobra. No dobra, słuchajcie, ja już też postawiłem walki według siebie i tak naprawdę jedyna różnica między moim typowaniem, a typami Natalii jest taka, że w ostatniej walce, czyli walce wieczoru, w której walczy Tromba razem z Gimperem, Natalia postawiła na Trombę, a ja, słuchajcie, postawię na Gimpera. Ja wiem, że Tromba jest faworytem i że no chyba jest trochę większa szansa, że on wygra, ale wydaje mi się, że Gimper ma szansę zaskoczyć. Jakoś tak, słuchajcie, no czuję, że ta walka może potoczyć się dziwnie. Czuję, że Gimper może to starcie z Trombą po prostu wygrać. Czy tak będzie? No za parę godzin się przekonamy, ale to oznacza, słuchajcie, że tak naprawdę o tym, kto przez tydzień będzie robił śniadanie i kolację, zadecyduje walka wieczoru, czyli Tromba versus Gimper. No dobra, w ogóle mamy godzinę 18, więc do gali zostały już niecałe 2 godziny. No i my nie będziemy brali kamery do Jawora i Oli, bo nie chcemy tam, wiecie, wybijać z kamery. Nie, no głupio. Po prostu zobaczymy się po gali i wtedy dowiemy się, kto wygrał zakład. No dobra, witam was kolejnego dnia. My już znamy wyniki, sprawdziliśmy nasze kartki i sami zobaczcie. Na naszych kartkach z boku mamy minusy i plusy i minusy są tam, gdzie źle obstawiliśmy, a plusy są tam, gdzie dobrze obstawiliśmy. I jak widzicie, Karol zdobył 6 punktów na 9. Tak, a Natalia widzowie 7, no i po co tutaj Natalię to przeciągać? Niestety widzowie, walka wieczoru, czyli Tromba versus Gimper okazała się dla mnie pechowa, bo wygrał Tromba. No i tak naprawdę Natalia, dzięki Trombie masz o 1 punkt więcej, więc... Dzięki Trombie mam przez cały tydzień zapewnione śniadanie i kolację. No sakra, widzowie. Chyba sobie gofry bym dzisiaj zjadła na kolację, wiesz? Tak? Nie, kuchnia oferuje tylko kanapeczki z szyneczką i sałatą i ogóreczkiem co najwyżej. Tak. Nie. Ale nie było nic mowy, że ten kto wygra, ten wybiera sobie. Jeszcze już mówiłam o gofrach i w ogóle. Nie, no widzowie, masakra. Czemu się zgodziłem na ten zakład? Ale na tym kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Strzelajcie suba, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Widzowie, strzelajcie lajka, żebym dał radę wytrzymać ten tydzień, żebyśmy nie umarli z głodu. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!